Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jest ze mną Arkadiusz Pan Pawłowski. Jesteśmy tuż po konferencji Heilig, dwójeczka. Co tak kiwasz głową? No tak kiwam dwójeczką, kiwam głową, bo wyobraź sobie, Monika, że ja tak, no ja się nie potrafię na ciebie obrazić, bo ty jesteś najlepsza polska dziennikarka, ale ostatnio to mnie unikałaś i inne dziennikarki lub dziennikarze z twojego kanału ze mną robili, a no ja uważałem, że nasza przyjaźń jest taka, że zawsze będę miał jakby the top thing i tak dalej, no. Nasza jakby przyjaźń jest największa, wiesz o tym. No mam szczerą nadzieję. To no też zobacz, to świadczy coś o tym. Nie wiem o czym, ale tak, najwyraźniej, że ja jestem tu, ty jesteś tu. O. Czy to nie jest przeznaczenie? To jest na pewno przeznaczenie. Dobrze, Moniu, pytaj, o co chcesz pytać, już się odobraziłem. No i cudownie, Arku, powiedz mi, dzisiejszy punkt kulminacyjny, taka wisienka na torcie z całej konferencji to? Franc, uważam, że ochroniarz zrobił coś, o czym marzą setki, jak nie tysiące ludzi, czyli w chwilę, w sekundę stał się gwiazdą internetu. Koleś jednym sprawnym rzutem zrobił więcej, niż ludzie często robią przez lata, nagrywając jakieś filmy i tak dalej, bo wszyscy chcą wiedzieć, kim jest Franc, co potrafi Franc, z kim będzie się bił Franc. Wow, 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 ja jestem zaszokowany. I to pokazuje, że internet to jest potężne, potężne narzędzie. Ogromne. Czy powiedz mi, czy Franc według ciebie miał tyle siły, czy po prostu wykorzystał odpowiedni chwyt, żeby przerzucić jak marionetkę wręcz? No, Mario? Mario. Super marionetka, super marionetka. Wiesz co, wydaje mi się, że jedno i drugie, bo tutaj koleś widział, co robi. To od razu widać, że to było techniczne, że to nie było przypadkowo po prostu jakby, że po prostu się poślizgnął i ten, tylko on go zdjął, uznał, że w danym momencie być może no jakby zagrożenie jest, czy coś, no ciężko mi jest wnikać w to, no ja mogę powiedzieć tylko to, co widziałem. Widziałem rzeczywiście bardzo efektowny i efektywny przerzut, który, kurczę, prawdopodobnie zarobi Francowi duże pieniądze i zrobi mu dużo lajków, nie? Czy Franca, jeżeli tak to się odmieni... Franca. Nie róbmy, może to jest fajny człowiek, śmiejemy się, no. Ale Franca, Franca. Deklinuje, tak? Odmiana po prostu. Czy Franca zobaczymy następnym razem, czy nie zostanie zwolniony dyscyplinarnie? To tak jak ten stary żart. Ktoś tam właśnie pomylił się w nazwisku, mówi, przepraszam, ja się deklinuję. A co pan robi w wolnym czasie, to mnie nie interesuje. Tak, musiało trochę przyklinżować. Wiesz co, no nie, no myślę, że jakby Malik docenia dobrą robotę i myślę, że to bardziej właśnie awans. W momencie, kiedy będzie walczył na gali, to myślę, że jest to naprawdę spore wyróżnienie. No i to jest też bardzo taki duży plus dla naszej ochrony, bo pokazuje, że chłopaki naprawdę wiedzą, co robią, potrafią zareagować, gdzie no w momencie, kiedy mamy takie walki jak Denis Allan, no ta ochrona jest naprawdę konieczna, to nie jest tak. To oczywiście, no są walki, gdzie ochroniarze po prostu mogą w ogóle nie podchodzić, bo wiemy, że jakby tam się nie wydarzy nic takiego agresywnego, no ale są takie, że przecież gdybyśmy tych ochroniarzy nie mieli, no to chłopaki by się rozerwali, to nie są żarty, to jakby, to ja bym tam musiał po prostu interweniować i sam bym pewnie głowę stracił. Po co? Po co? Nie trać głowy. Głowę może stracić do swojej ukochanej, tylko i wyłącznie. No, masz pozdrowienia od Karolinki, by the way. Dziękuję, Karolinka, pozdrawiam. Tak. Ale jeszcze musimy powiedzieć jedno. Franc, dostajesz podwyżkę. A to ja nie wiem, to Malika trzeba pytać, ale myślę, że jeśli dostanie walkę, a ma dostać walkę, no to chyba tak. Wow, czyli jednak ta walka się odbędzie? No tak, jakby cały, było to mówione, był z nim wywiad i tak dalej, no i Malik mówi, że na trójce będzie miał walkę. Z kim mam rozmawiać? Z Malikiem, żeby dowiedzieć się, czy ta walka będzie? Czy mam porozmawiać z Francem? A Franc jeszcze jest dziś? Chyba jeszcze jest, ale najlepsze jest to, że myślałem, że z kim mam rozmawiać? Myślałem, że chcesz walkę. Z kim ty byś się chciała zmierzyć? Ja? Monia, z kim ty byś się chciała zmierzyć? Komu byś chciała dać po mordzie? Poczekaj, niech pomyślę. No. Wiktoria, nie, moja dziennikarka. Nie, Wiktoria, nie, swoich nie wolno. Bardzo ładna zresztą, jak można ładną dziewczynę uderzyć. Wiesz co, tak naprawdę ja nie miałam z nikim konfliktu, a tak bez konfliktu nie wiem, czy potrafiła kogoś uderzyć w ogóle. Ja myślę... Ja w ogóle mogę kogoś uderzyć. Chociaż kurczę, no ja bym na przykład powiedział właśnie EBEB czy coś takiego, tylko że z drugiej strony EBEB, to z drugiej strony EBEB tak wypromował cię też w duży sposób, więc w sumie nie wiem, czy ty powinnaś być mu wdzięczna, czy powinnaś chcieć mu dać po mordzie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dowiemy się już w następnym odcinku najlepszej polskiej dziennikarki. To jest dobre, bardzo dobre pytanie i dowiemy się w następnym odcinku. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, czy ja mam dać po mordzie EBEB, czy dać słowną nauczkę, dymy. Czy może z obcasa na przykład. O, z obcasa. Ja jestem za obcasem. Nie, bo za chwilę EBEB zacznie na mnie nagrywać filmy, a ja tyle cringe'owych rzeczy robię, tylko nie to. Mówisz i masz, EBEB, pamiętaj. Pozdrawiamy serdecznie. A my EBEB widzimy się gdzie? W oktagonie. Klatka zweryfikuje. Kto jest najlepszy?
Oczywiście, że ja. Najlepsza polska dziennikarka, to jest w nazwie, ciężko inaczej, nie? Ale pogadaliśmy sobie. Jak zawsze, bardzo miło, sympatycznie. Areczku, widzimy się już w piątek, widzimy się w sobotę. A, już się wygadałam, że będę w piątek. Tak, będę w piątek w Krakowie. Będę pilnować dymów i oczywiście przyciągać jak... Co przyciąga? Jakiś magnes chyba, nie? Albo żelazo, błyskawice wszystkie z pioruny przyciąga. Albo na przykład, nie albo wiem... Monika Laskowska. Albo na przykład, nie wiem, jakby... Muchy na przykład przyciąga gówno, ale to raczej takie słabe porównanie do czegokolwiek, więc no to... bo ja przyciągam dymy. No tak, tak, tak. No to co innego. To nie no, wiele co innego. To nawet ja nie mucha. No oczywiście. Ja Laskowska. Anna. Pozdrawiamy też Annę Muchę z tego. A w tym samym filmie zagramy u Patryka Wegi. Już jutro premiera, muszę się wyspać chociaż trochę. W którym filmie u Wegi? Byłam w ostatnim Pitbullu i teraz będę w Miłość, Seks ja też i Pandemia. Gram. Też tam Miłość, gram. Seks i Pandemia? Tak, gram samego siebie. No co ty gadasz? Gram samego siebie, przecież robię wywiad, robię wywiad w Oktagonie. Ten moment, kiedy byli właśnie... Pamiętam. Ja mam inną rolę. Jak myślisz... Dziennikarki. Tak? Jak myślisz, które z nas wytną? Ciebie czy mnie? Bo ja myślę, że jedno i drugie. Nie wytną, bo lecę już... Nie, mała, ale taka... Powiem ci... Konkretna. Gorąca. Kurczę, to... Nie, ja nic nie powiedziałam. To nawet jeżeli mnie wytną, to i tak obejrzę dla ciebie. Zapraszam do kin, będę przez chwilę, ale intensywnie bardzo. Miłość, Seks i Najlepsza polska dziennikarka. Dziękuję, Arku, serdecznie za rozmowę. Pogadaliśmy. Następnym razem będzie bardziej konkretnie. Bo jeszcze widzimy 19 na wrestlingu, prawda? Oczywiście. Okay, widzimy się na wrestlingu. Przyjadę do ciebie po prostu... Przylecę. Na skrzydłach. Doskonale. I powiem ci, jestem bardzo ciekawa w wrestlingu, bo pierwszy raz będę widzieć na żywo. Zupełnie inaczej to się będzie na pewno oglądało niż... kamery z telewizji. Tak, zupełnie coś innego. Ja w ogóle wszystkim polecam. 19 lutego Kinguin PTW Blackout, druga taka duża gala wrestlingu naszej federacji. Największe gwiazdy z całego świata. Show niesamowite i właśnie takie, które trzeba oglądać na żywo. Bo to, jak człowiek jest tam na żywo, nie jesteś obserwatorem, jesteś częścią widowiska. Masz wpływ na to, co się dzieje. To jest interaktywne show, niesamowite. Polecam, zapraszam, naprawdę. No to ja tam będę im nogi podstawiać. O, super. Chcecie to zobaczyć. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękujemy bardzo i widzimy się w Tauron Arenie w Krakowie już w najbliższy weekend. Moc, energia, najlepsza polska dziennikarka. Dziękuję bardzo.